Jest 17 maja 2014 roku, wkrótce wybory parlamentarne. Korzystając z tego, że mecenas Parulski, zasłużony olimpijczyk Polski, szablista, osoba, która była goszczona ostatnio i znana jest telewizją Telewizji Narodowej z pobytu na Teneryfie u Jana Kobylańskiego, jesteśmy w niezwykle ważnym miejscu, Galeria Porczyńskich, i za tydzień są wybory. Panie mecenasie, proszę o skomentowanie tego, co tutaj się działo, i przypomnienie swojego stanowiska politycznego. Uroczystość przednia, świetnie zorganizowana. Brakuje mi tylko odrobinę, ja wiem, że uroczystość ma swoje prawa, ale tyle wspaniałych postaci, kategoria dwudziestolecia, tak jak Roman Moskwy-Polski, wywalczenie. Panie mecenasie, pan głosuje w Warszawie. Głosuję w Warszawie. Na kogo konkretnie z listy Ruchu Narodowego pan chce wskazać? Pan decyzji wskaże, nawet nie numeracji, na jedynkę, bo tak sobie wygrałem. Szanowni Państwo, bardzo ważna deklaracja polityczna. Okazuje się, że różne były polityczne przetasowania. Okazuje się, że narodowcy są wierni Ruchowi Narodowemu. I dziękuję za tę wypowiedź panu mecenasowi. Panie mecenasie, dzisiaj byliśmy świadkami, że udekorowano laurem i medalem Polonia Mater Nostra Est wiele szlachetnych, cennych osób. Pana komentarz, co daje to, że przypomina się Polakom takie postaci? Jest to, zwłaszcza we współczesnej sytuacji, w mass mediach, które są opanowane bez reszty, co będziemy dużo mówić, ich przeczytają sobie ludzie, resortowe dzieci, pani Doroty Kani między innymi, tam są, kim jest pani Olejnik, kim jest pan Lys i inni, skąd się wywodzą, od komunistycznej partii Ukrainy Zachodniej poprzez już minimum PPRP, PZPR, i tylko oni decydują o... Czyli razem z panem mecenasem Parulskim przełamujemy monopol. Resortowe dzieci dzisiaj w tych wyborach, mamy nadzieję, nie będą rządzić, nie wygrają. Czołem wielkiej Polsce!